Cześć, siemanko! W dzisiejszym odcinku zrobię dla was tier listę sieciówek, pełne kompendium. O Boże! Czy to królowa sieciówek Miłka Żmuda? Co to za określenie? Tak. Nie, to nie jestem ja, ale... No dobrze, dobrze, co robimy dzisiaj? Tak, pomoże mi Miłka, bo Miłka się zna na sieciówkach bardzo dobrze, prawda? No nie wiem. Mamy przed nami listę sieciówek, które będziemy właśnie układać. Tier listę. Dokładnie. No i co? I wydaje mi się, że... Dobra. No, zaczynamy. Na początek takie pytanko, jak jest w ogóle twoja opinia o sieciówkach? Bo dużo teraz się jedzie po tych sieciówkach, że o. No, ja ci powiem szczerze, że ja bardzo rzadko w ogóle tak zauważyłam, że kupuję ubrania, ale wydaje mi się, że to przede wszystkim wynika z tego, że ja mam mało czasu. I faktycznie jak już czuję potrzebę, że okej, konkretnie chcę jasne dżinsy, szerokie nogawki, to pójdę do tej sieciówki trochę z takiego lenistwa. I wydaje mi się, że dużo ludzi faktycznie ma takie podejście do chodzenia do jakiejś galerii, gdzie jest dużo sklepów, bo jest to takie szybkie rozwiązanie. Życie przyspiesza, wszystko przyspiesza, dlatego fast fashion istnieje, się dostosowuje do nas. Nie jest to dobre dla naszej planety. Z sieciówkami jest taki problem, że często one trochę na nas wymuszają taką potrzebę, że jak wchodzisz do sieciówki, widzisz tysiąc rzeczy, to mimo że przysiadłeś po dżinsy, to wyjdziesz z całą torbą. I to jest w tym złego, bo jak faktycznie mamy bardzo konkretną rzecz i po nią idziemy, bo czujemy potrzebę jej kupienia, to spoko. Dobra. I co? I zaczynamy od H&M-u. H&M. No chyba największy klasyk. No na pewno jeden z największych producentów odzieży na świecie. Na pewno ścisła topka. Właśnie jeśli już chodzę do sieciówki, zdarza mi się najczęściej do H&M-u na przykład kupić skarpetki zwykłe albo właśnie taki basic mocno, co nie? H&M wydaje mi się, że tak oceniłabym na C. Tak, bez szału. Nie jest to na pewno jakieś moje takie ulubione miejsce, ale można tam znaleźć coś bardzo konkretnego często. Dobra, dam mu A ze względu na to, że w H&M ma fajne współpracę z markami modowymi. Mhm, to też prawda. Na przykład tam były z Margiela, jedna z moich ulubionych to była z 80s. No to prawda, w sumie jak to powiedziałeś, ja jakoś tak wypadło mi to z głowy, bo skupiłam się na tych basicach H&M-owych, to mogłoby na B u mnie wskoczyć, to prawda. Dalej możemy przejść do Zary. I ja ci powiem, że ja z takich sieciówek Zary faktycznie lubię. Wiadomo, z jakością w sieciówkach jest różnie i często trzeba faktycznie patrzeć na te składy, żeby się nie naciąć na coś całkowicie poliestrowego, bo poliester to jest najgorsze, co możemy sobie zrobić, bo to tak jakbyśmy nałożyli na siebie plastik po prostu, bo w poliestrze i się pocimy i poliester szybko się niszczy, więc to jest najgorsze z takich materiałów w sieciówkach, który możemy dostać, ale no Zara jest git. Po prostu. Ja mam dużo spodni z Zary, tam wydaje mi się, że najwięcej jest rzeczy takich trochę pode mnie. Więc ja bym ją oceniła też na B, na A. Mi się właśnie wydaje, że Zara przez wielu ludzi jest traktowana jako taka w miarę porządna marka. Jak się jaram Zarą, to nie było mnie na nią stać. Ale mam też takie z nią, powiedzmy, love-hate relationship, dlatego, że w Zarze ze wszystkich sieciówek, no to trzeba przyznać, często są zdecydowanie najlepsze rzeczy, ale to często wynika z tego, że są zdecydowanie najbardziej skopiowane po prostu z trendów tak, modowych, tak. Po prostu z innych marek i tak dalej, więc chodzę do Zary i myślę sobie, okej, to jest skopiowane tak, z tego, no, to jest skopiowane z tego. To jakbyś wrzucił? Dla mnie Zara to jest C. O! Tak nisko dam ze względu właśnie na to. No dobra, i teraz wypisaliśmy sobie tutaj Bershkę, Stradivariusa i Pull&Bear i specjalnie wymieniłam te trzy sieciówki jakby razem, bo one mi się wydają bardzo podobne. Przede wszystkim te trzy marki mi się totalnie kojarzą z trendami TikTokowymi. Jak jest coś na TikToku, co trenduje, co staje się popularne, po dwóch tygodniach, po tygodniu od razu tam ląduje. I ja mam wrażenie, że te sklepy są po prostu swoimi różnymi wersjami, ale one są turbo podobne. Te trzy totalnie bym rzuciła do jednego worka. Na B je dała, bo no wiadomo, siłą rzeczy jak coś na TikToku widzisz 10 raz, to ci się gdzieś tam spodoba. Bez szału, ale no wiem dlaczego one są popularne i na pewno mają swoją bardzo dużą grupę odbiorców, tak to powiedzmy. Dla mnie właśnie Bershka i Pull&Bear to są takie bliźniacze. I powiedzmy, jak tam sobie czegoś zdarzało mi się szukać, to w żadnym z tych sklepów nie znalazłem niczego, co by mnie zadowoliło. Mm-hmm. Ale miałem zawsze wrażenie, że Pull&Bear jest tak o stopień gorszy od Bershki. Takie mam skojarzenie, że byłem w galerii i wchodzę do Bershki i myślę, no okej, wchodzę do Pull&Beara i myślę, no okej, tu wszystko jest gorsze. Zawsze już na upartego coś
się da znaleźć. Ja wydaje mi się, że na pewno mam jakieś spodnie stamtąd. Wychodzi na to, że ja w sieciówkach głównie spodnie kupuję. No, bez szału, niech będzie tak CB. Dla mnie Bershka C, Stradivarius Pull&Bear D. Okej, okay, i teraz przechodzimy do Uniqlo, czyli sieciówki takiej, powiedzmy, trochę premium, bardziej streetwearowej nawet, można by powiedzieć. No, która też całkiem niedawno weszła do Polski, tak stacjonarnie. Tak, bo oczywiście byliśmy na otwarciu. Tutaj na pewno na green screen się pokaże, jak tam coś robimy, nie? Ale mi się bardzo podoba, że chociażby tam, jak mają, wiesz, zwykłe czapki, to obok nich masz czapki, no jednak 100% z kaszmiru, który, no jak wiadomo, kaszmir zostanie z tobą na bardzo długo. To jest zajebiste, bo największą wadą sieciówek jest właśnie ten materiał. Tam jest głównie poliester, a bawełny zwykłe są jakieś domieszki. Tak, dokładnie. A tutaj, no jednak pojawia się niby w sieciówce, ale ten kaszmir jest. To jest zajebiste na pewno. Jeśli chodzi o Uniqlo w Polsce, wydaje mi się, że dalej ono jest trochę brakowane. No można tam nie ma jakiegoś towaru takiego, no mi tam brakuje wielu rzeczy, które widziałam, wiesz, no w innych państwach. No zawsze można z internetu zamówić, ale wiadomo, no, że można pewnie, drogi. Ale w sieciówkach chodzi o to, że przychodzisz i jest. Uniqlo według mnie śmiało może iść na A. Tak, Uniqlo właśnie tym się różni od większości tych sieciówek, że powiedzmy to, co tam było kilka lat temu, nie różni się diametralnie od tego, co jest teraz. Tak, dokładnie, bo inne sieciówki bardziej dostosowują się pod trendy. Tak, a w Uniqlo jest powiedzmy zawsze w cały czas, no, no tak, dokładnie. To jest S po prostu. I tyle, no tak musi być w streetwearze. A propos streetwearu, tak, przechodzimy do twoich ulubionych, tak, wydaje mi się, sieciówek. Tutaj wymieni chyba dwie razem. Ja bym powiedział, że trzy. Crop House i New York. To twoje ulubione? Tak, to no. są moje ulubione. No to... najlepsze. Tak. Nie ma co tu mówić, jeśli chodzi o grafiki, o styl. Tak. Wiodące marki, wydaje mi się, i trochę takie kreujące trendy, bym powiedziała. Dobre tak. Mają rzeczy, no. Ale już teraz tak na poważnie, bo trochę się pośmialiśmy. A to nie było na poważnie? Crop. No zajebiste, ustaliliśmy. Jest to właśnie taka historia smutna, bo nie, może już tutaj nasi widzowie nie pamiętają, ale Crop to był kiedyś naprawdę szanowany sklep. No mi się kojarzy, że jak chodziłam do podstawówki i dopiero pierwszy raz zainstalowałam Instagrama, moje pierwsze polubione posty na Instagramie to były wszystkie posty Cropa. W sumie Crop był to trochę taki wiodący na początku, jak wchodził do Polski. Tak, i że to było naprawdę traktowane jako marka. Mhm. Niestety Crop... No nie utrzymał poziomu. Nie tyle co nie utrzymał poziomu, on się zatrzymał w czasie. Tak. On się zatrzymał w czasie, on został w tym 2013-14. Dam mu E za to, że jest po prostu taką... Za to, jaką legendę stworzył po prostu polskiej młodzieży, to Crop to jest E. Tak, zdecydowanie. Ale no jeśli chodzi już tutaj, możemy dokończyć z tym House'em i New Yorkerem. Mi się, tak szczerze, mi się House i New Yorker kojarzą z takimi najbardziej chamskimi sieciówkami. Mi się kojarzą z jeansowymi joggerami, jakieś bluzy z graf... No nie no wiem. Nie, no nie, no to mi się aż tak nie chce o tym mówić. Czuję się zmęczona, jak mówię o tym sklepie, bo od razu sobie wyobrażam, jak on wygląda. I tak, no tak... Zmęczona się czuję, nie no. Przede wszystkim New Yorker to jest dla mnie no najgorsza sieciówka, jaka tylko i wyłącznie istnieje. No najniżej bym ją dała tutaj, no, zdecydowanie. To jest nasza F-ka. Tak, tak. Niestety. Ktoś tam musiał trafić. No i co sądzisz o Reserve? Nie chodzę tam za często, bo wydaje mi się, że to nie jest trochę grupa... Ja nie jestem trochę w grupie docelowej tego sklepu. Mi się jakoś tak zawsze Reserve kojarzył, że bardziej moja mama i ciocia się tam ubierają niż ja. Mi się głównie kojarzy z jakimiś takimi sweterkami. Tak, tak. Właśnie no. Chciałem powiedzieć, że ja w gimnazjum miałem kilka sweterów z Reserve. Rzeczywiście on miał taki zawsze bardziej, powiedzmy, formalny ton, mhm. Ale też parę lat temu oni bardziej poszli w te tematy streetwearowe. Nie wiem, czy nadal to robią, ale na pewno mieli takie, powiedzmy, kolekcje nawiązujące do stylistyki Stone Island. Ale rzeczywiście Reserve to jest taka trochę... Taka nie do młodzieży kiedyś. Tak, no że nie jesteśmy grupą docelową, dlatego ja szczególnie tutaj nie mam jak się wypowiedzieć, bo nie wchodzę tam często. Dlatego u mnie leci na D, ale tylko i wyłącznie dlatego, że tam nie chodzę. Dobra, Reserve D. Kerry, szczerze mówiąc. Ja tam pamiętam, moja mama dużo kupowała w Kerry. Też mi się kojarzy, że to jest taki sklep, do którego chodzi twoja mama. Tak? W sensie nie twoja, tylko... hipotetyczna twoja mama. Jak jakoś tak w gimnazjum chodziłam z nią na zakupy, to jak już chodziłyśmy razem, to do Kerry wchodziłyśmy i coś sobie potrafiłam tam znaleźć. Ale wydaje mi się, że to było bardziej przez influence mojej mamy. Ja szczerze mówiąc nie mam nic do powiedzenia na temat tego sklepu. Nie, nawet nie jestem teraz sobie w
Przypomnisz logo sobie, nie jestem w stanie przypomnieć. O! Wydaje mi się, że jest bordowe z takim prostym napisem. Tak, okay. No ja bym dał E na przykład. Ja na D. No to jakoś to się tam uśredni, wiadomo. Kolejna taka sieciówka, trochę z kategorii Prop House New Yorker, czyli Sinsay. Ale mi się właśnie wydaje, że Sinsay jest kierowany zdecydowanie do młodszych. Oj tak, zdecydowanie. Podstawówkowo, ja bym powiedziała. Mocno podstawówkowo. Ostatnio też oni wprowadzili, znaczy nie wiem w sumie czy ostatnio, ale na pewno jest u nich taka sekcja rzeczy do domu, czyli jakieś dywaniki, koce, dodatki do domu, lustra. I powiem ci, chciałam sobie kupić fotel, kupiłam w Sinsay. Okej. I jest, mam zajebisty fotel, ale tak to sama siebie nie byłam tam, mam wrażenie, od dobrych paru lat. No tak jak powiedziałaś, mi się kojarzy bardzo z House New Yorker, tylko że bardziej do młodszych osób i wydaje mi się, że też bardziej do młodych kobiet, młodych pań. No nie, no, nawet dziewczynek. No nawet, nawet dziewczynek. Podstawówka, dokładnie. No według mnie on leci jakoś, może nie na F, ale tak na E. Dobra, za ten fotel to niech będzie na D. Dobra, ja daję E. Przechodzimy do twojego drugiego ulubieńca. Shein. Ty chyba dużo tam kupujesz faktycznie, co nie? Chciałem powiedzieć, Shein właśnie nie jest taką typową sieciówką. W ogóle oni wydaje mi się, że nie mają żadnych sklepów stacjonarnych. No nie, no nie. W Polsce na pewno nie, ale nie wiem w ogóle, na świecie też mi się wydaje, że nie. Mimo tego, że nie mają ani jednego sklepu stacjonarnego, to są absolutnie największą sieciówką po prostu jakakolwiek istnieje. No to jest najgorsze, co może być i przede wszystkim tutaj chodzi o absolutnie wszystko, od procesu tego, jak powstają te ubrania, od samego projektu, po produkcję, o użycie materiałów, traktowanie pracowników. Tutaj naprawdę można wymieniać absolutnie bez końca. Na ten temat jest tysiące artykułów. I jeśli chodzi o takie codzienne rzeczy, nie ma sensu tam kupować ze względu chociażby na ten materiał. To jest 100% poliester, czyli tak jakbyśmy się ubrali w plastik i tyle. No w plastiku za długo nie pochodzimy. Więc nie wiem, co tu więcej przykminiać. Dla mnie to jest zdecydowanie F. No nie wiem, plastik się tam rozkłada 1000 lat, a nie ponosisz go. To może go ponosisz też 1000 lat. Dobra, teraz trochę przechodzimy do innej kategorii sieciówek. Następny jest COS. COS jest to taki premium H&M po prostu. I COS też mi się kojarzy, że mimo tego, że jest zdecydowanie sieciówką, jest właśnie taką w miarę szanowaną marką. I ja też raczej mam o nim pozytywne zdanie. I COS no, jest sporo droższy niż te wszystkie sieci pozostałe. No, ale... Jak tam z jakością tych ubrań? Jest spoko. Tak? Tak. Jest okej, okay, jest git. To jakbyś go wrzucił? To jest bardziej tak basic. Tak, nie? Tak. Bardziej jest to takie, powiedzmy, może nie tyle co wyrafinowane, jakieś, takie wchodzi to w minimalizm po prostu. Tak, tak, dokładnie. Tak, po trochę jak w Uniqlo. Kolejna sieciówka, jaką mamy, to jest Weekday. Tak. Chyba tylko jeden sklep jest w Warszawie, jeden, a nie wiem ile w Polsce. Wydaje mi się, że jakoś też mało ich jest. To jest jedna z takich lepszych sieciówek, jakbym miała wymieniać. Oni mają dobre basiki, to na pewno. Tak. Też jest, powiedzmy, trochę droższy, jest to bardziej też traktowane jako swoja marka, nie? Że tak. Ale bardziej jest ukierunkowane streetwearowo. Tam można wiele rzeczy sobie dobrać do takiej garderoby kapsułowej. Teraz to jest trochę takie popularne właśnie, żeby nie kupować wszystkiego, co jest w trendach, tylko stworzyć sobie bardzo prostą garderobę kapsułową. Wydaje mi się, że to jest dobry trop, jeśli chodzi o to właśnie Weekday. No i ja mam parę rzeczy stamtąd, właśnie jakieś spodnie, bardzo takie basicowe bluzy i uważam, że jest to naprawdę git i ja bym ją dała... ciężko mi jakąkolwiek sieciówkę wrzucić na S, bo nic z tych marek nie wywołuje we mnie jakiegoś takiego wielkiego wow, ale to też z wiadomych powodów. No, Weekday ja naprawdę lubię, coś pomiędzy A i S, wydaje mi się, że jest bardzo uczciwe. Ja się zgadzam. A, takie A z plusem. Dokładnie. Na pewno się nie rozładował tablet i na pewno pamiętamy wszystkie 50 jeszcze pozycji, które mamy. Czyli Primark, nie? Dosłownie zostaną tylko Primark. Primark całkiem niedawno wszedł do Polski, bo tak to on był w całej Europie, praktycznie tylko nie w Polsce chyba, co nie? I dla mnie to było naprawdę coś szokującego. Kiedy ja byłem dosłownie rok przed otwarciem Primarka w Polsce, byłem w Manchesterze i tam byłem w Primarku. Poszedłem tam i naprawdę byłem w szoku, że ludzie mają na to hype. Primark, jak tam byłem, pomyślałem, że przecież to są najgorsze szmaty. To jest po prostu wielkie pepko. Nie rozumiem naprawdę tego fenomenu. Wiadomo,
w sensie fenomen można łatwo wytłumaczyć. Jest tanio. Jest tanio, jest dużo. Jest dużo. Dosłownie, jest tanio i dużo. I zawsze jak masz tanie rzeczy i jest ich dużo, to coś ktoś dla siebie znajdzie. I a jak jest tanio, to powoduje, że wow, wchodzę, kupuję dużo, bo mogę sobie pozwolić na więcej niż na przykład w takim weekdayu, gdzie jest trochę drożej i raczej tam pójdą po jedną konkretną rzecz. A ludzie mają tendencję, że wolą kupić sobie dużo bezmyślnie. No i Primark to jest kolejna taka sieciówka, która ten konsumpcjonizm tak nakręca. No, także ja przede wszystkim za to wrzuciłabym Primarka jednak nisko. No, ja też. Na E, na F. Ja bym dał F. No, niestety. No dobra, więc tak się prezentuje nasza tier lista. Piszcie w komentarzach, jakby się prezentowała wasza. Z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Bo może ktoś ma argumenty, że kocha Primarka i nas przekona. Totalnie. Może tak być. Kupujcie odpowiedzialnie i noście swoje ubrania. Patrzcie na składy, bo to jest, wydaje mi się, że najważniejsze przy kupowaniu w sieciówkach. Może przypomnę zwycięski skład Kaiserslautern z... Co, dawajcie suby, dzwoneczki, lajki i widzimy się w następnym odcinku, tak? No kurwa, kiedy? Pa!